Wiecie, powiedziałem wam wcześniej, że pieniądze dają wam rzeczy. Mój Bóg daje mi rzeczy. Twój Bóg może dać ci rzeczy. Nie musisz być zniewolony do tych samych rzeczy, co świat. Twój Bóg zatroszczy się o ciebie. Twój Bóg będzie cię strzegł. Twój Bóg mówi ci, żebyś był jak małe dzieci. Twój Bóg mówi biednemu człowiekowi, aby radował się i chlubił w swojej pokorze. Aby radował się, że został wybrany do królestwa, jeśli jest w Chrystusie. Bogaci, oni również powinni się radować i chlubić w pokorze, wiedząc, że pieniądze to nie wszystko. Chrystus jest wszystkim. Wszystko inne ginie. Musisz to sobie uświadomić i musisz uważać, aby nie dać się temu zniewolić. Większość z was, rodzice, myśli sobie: cóż, moje dziecko wyjdzie ze średniej szkoły i musi mieć dobre oceny. Po co, aby mogło pójść do koledżu? Po co, aby mogło dostać dobrą pracę? Po co, aby mogło zarabiać wiele pieniędzy? Po co? Bardziej niż koledż, bardziej niż sport, bardziej niż wykształcenie i bardziej niż wszystkie te inne rzeczy, które przemijają, powinniśmy myśleć o tym. O, aby moje dziecko było pobożne, aby moje dziecko oddało wszystko dla sprawy Chrystusa, aby moje dziecko żyło dla Niego, aby moje dziecko nie było zniewolone rzeczami, które tak zniewalają mnie. Czy uświadamiasz sobie? Posłuchajcie tego. We wszystkim jest zrównoważenie. Jest. Wystarczy, że zrobisz listę, na której napiszesz, ile czasu ze swoimi dziećmi spędzasz na dodatkowe zajęcia, a ile czasu inwestujesz w swoje dzieci pod względem ich pobożności. Kupujemy im rzeczy, napełniamy je mediami, wrzucamy ich do świata, wrzucamy je we wszystkie miejsca na świecie w ciągu tygodnia. Nasze ręce są tak zajęte i rozproszone, że nie możemy nawet usiąść razem do posiłku. I co robimy? Czynimy nasze dzieci zniewolonymi do tego samego zniewalacza, który zniewala nas i rujnuje nasze życie. Zamiast uczenia naszych dzieci, jedna tylko rzecz jest potrzebna – poświęcenie się Chrystusowi, niewolnictwo Chrystusowi, służba Chrystusowi. Idąc dalej, możesz być niewolnikiem cielesnych przyjemności. W Rzymian 16:18 czytamy: tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. 2 Tymoteusza 3:4. Ludzie miłujący więcej rozkosze niż Boga. Czy to nie definiuje naszego wieku? To wszystko rozchodzi się o przyjemność. Ale ta przyjemność nie jest wieczna. Ona nie trwa. Wkrótce po tym, jak jest połknięta, zamienia się w zgniliznę. Jedynymi prawdziwymi przyjemnościami są przyjemności z Boga. Widzisz, przyjacielu, Pismo nie próbuje zabrać od ciebie rzeczy, próbuje ono dać ci życie. Abyś zrozumiał, że wszystkie rzeczy, za którymi świat tak goni, nie mają teraz z tobą nic wspólnego, bo jesteś nowym stworzeniem i jesteś w Chrystusie. I zostało ci dane królestwo, małe dzieci. W Jakuba 4:1-2 czytamy: skądże spory i skąd walki pomiędzy wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Jakub mówi: czym jest to, co powoduje konflikt pośród was? Jest to wasze pragnienie zadowolenia siebie. Widzicie, jedną rzeczą, którą można powiedzieć o słudze, jest to, że żyje on dla zadowolenia. Tak, ale nie dla zadowolenia siebie, dla zadowolenia swojego Pana. Swojego Pana. To właśnie dlatego Jezus stale mówi nam:
Ten, który chce zachować swoje życie, straci je. Kto zaś straci życie swoje dla mnie, ten je znajdzie. Najszczęśliwszą i najbardziej zadowoloną osobą na świecie jest osoba, która jest całkowitym niewolnikiem całkowicie doskonałego Pana. Możesz być również zniewolony sobą, co jest prawdopodobnie najokropniejszym zniewoleniem na świecie. W 2 Tymoteusza 3:2 ludzie nazwani są miłującymi siebie. Wkrada się to również do chrześcijaństwa, jeśli otworzylibyśmy szeroko drzwi kościoła w Ameryce. Jest to pokolenie o nazwie ja. Ktoś ma pewną bójdę w telewizji, ostatnio także w internecie, o nazwie Kościół Ja. Wszystko o mnie. Idę tam z mojego powodu. Wszystko jest o mnie. Własne ja jest potworem, którego nie da się nakarmić. Nigdy nie możesz go zadowolić, ponieważ im więcej mu dajesz, tym większy rośnie i więcej chce. Jest to cykl stałego służenia sobie. Czy nie wiesz, że ja mówię teraz nawet o twoim małżeństwie? Największym problemem w twoim małżeństwie jest twoje własne ja. Samo zadowolenie. Co ja z tego będę miał? Co jest w tym dla mnie? Problemy w naszych relacjach. To wszystko bierze się z własnego ja. Jesteśmy tak pochłonięci sobą, nasze umysły są prawie wykończone do wszelkich granic trawieniem własnego ja. Jednym z najważniejszych sposobów, aby uzdrowić umysł, jest zaprzestanie myślenia o sobie i skierowanie swojego umysłu na kogoś innego, aby zadowolić innych. Nie jest pytaniem to, czy jesteś sługą, czy nie, albo czy jesteś niewolnikiem. Jesteś nim, ale Paweł konkretnie nazywa siebie niewolnik Chrystusa Jezusa. W języku greckim jest mianownik opisujący i mianownik przynależności. I myślę, że oba z tych znaczeń mogą być tutaj użyte. Kiedy Paweł mówi, że jest niewolnikiem Chrystusa Jezusa, opisuje on rodzaj niewolnika, jakim jest. Jakim rodzajem niewolnika jesteś? Nie odpowiadaj na to pytanie natychmiastowo. Zapytaj siebie. Jeśli ktoś obserwowałby moje życie przez jakiś okres czasu, patrząc na sposób, w jaki mówię, sposób, w jaki rozmawiam, sposób, w jaki chodzę, wszystko na mój temat, i musiałby wypełnić lukę słowem, które opisuje twoje życie. Po przyglądaniu się tobie wystarczająco długo, czy napisałby: niewolnik Chrystusa Jezusa. Czy opisałby cię w ten sposób? Chcę, żebyście coś wiedzieli. Ja nie osiągnąłem tego. Ale jest to coś, do czego powinniśmy dążyć. To powinna być nasza chwała. Nie tytuły, nie uznanie wśród ludzi. Nie to, czym chlubią się ludzie. Naszym wielkim celem jest to, żeby przede wszystkim w moim własnym osobistym życiu, moim wielkim celem jest to, żeby moja żona mogła na mnie spojrzeć i wypełnić lukę, wpisując w niej niewolnik Chrystusa Jezusa. Lata temu moja żona, kiedy byliśmy jeszcze sporo młodsi, kupiła mi kamień, żeby zawiesić mi go na szyi. Wryte było na nim. Wyryte było na nim doulos to theo, po grecku, niewolnik Boga. Nigdy nie byłem w stanie żyć zgodnie z tym, co było napisane na tym kamieniu. Czy nie wiecie? Niewolnictwo jest pogardzane przez ludzi. Ale bycie niewolnikiem Boga jest najwyższym tytułem, jaki kiedykolwiek mógł być dany człowiekowi. To do tego powinieneś dążać. I to twoi synowie i twoje córki powinny widzieć, kiedy patrzą na ciebie i kiedy patrzą na mnie. Powinni myśleć,
sługa Boga Najwyższego. Kim jest twój tatuś? Jest on sługą Boga Najwyższego. Chcę, żebyście coś zrozumieli. Myślałem o tym innego dnia i uświadomiłem sobie, że często się tak dzieje i jest to prawda. W chrześcijaństwie i w naszej muzyce będzie się mówić, że byłem zniewolony, a teraz jestem wolny. Jest to prawda. Ale jest również znaczenie, dla którego możliwie powinniśmy zmienić te słowa. Widzisz, kiedy stajesz się chrześcijaninem, to nie przechodzisz z niewolnictwa do wolności. Kiedy staniesz się chrześcijaninem, przechodzisz z niewolnictwa do niewolnictwa. Zmieniasz panów. Ale jedyną rzeczą, czym się to różni, jest to, że jest on dobrym panem, jest on łaskawym panem.